Mam nową kamerkę digital i zobaczymy, jaka będzie jakość i też dźwięku. Jest bardzo malutka, przenośna. Dzisiaj jest poniedziałek, mam klasę za jakieś 15 minut i chcę zrobić skinkę. Wczoraj nagrywałam vloga pierwszego mojego po angielsku i zobaczymy, jak będzie, czy go opublikuję. Wydaje mi się, że tak. Robię YouTube'a długo, więc jakby nagrywanie to nie jest problem, ale po angielsku wydaje mi się, że zawsze jak nie potrafię wypowiadać jakichś słówek, to mam takie... I wydaje mi się, że którą miałam tu wokół ust, jest jakby lepiej i zniknęła. Używałam tego Paula Choice Exfoliate. Jedyne co zawsze jakby się obawiam, to to, że jak zacznę nagrywać po angielsku, to boję się, że będę mniej dodawać jakby tutaj, na polskim kanale. Podobają mi się weekly vlogi, jeżeli chodzi o nagrywanie tutaj na kanał, bo ja też lubię takie vlogi najbardziej oglądać u innych twórców. Wydaje mi się, że jest dużo na internecie, że o, YouTube, musisz robić jakieś rzeczy dla wyświetleń, tu miniatury, różne strategie, jak się wybić na YouTubie i wszystko. I zapominamy o tej takiej twórczej stronie tego, dlaczego tworzymy na internecie. Ale też staram się za bardzo nie myśleć jakby dlaczego tworzę i po co, bo wydaje mi się, że nie trzeba się aż tak w to wgłębiać, bo kiedyś się wgłębiałam i prawie zrezygnowałam z nagrywania. Bo jak sobie zadasz pytanie po co, dlaczego, dużo osób, które dopiero na przykład chcą zacząć, to się zastanawiają, jak się wybić, jak najszybciej jakby sprawić to, żeby YouTube było twoją pracą. Jakby to jest proces i z czasem na YouTubie, tak wydaje mi się, że działa YouTube, że z czasem i tak znajdą cię osoby. I jeżeli wkładasz to pracę, jesteś regularny, to wyjdzie coś z tego, czy na mniejszą, czy na większą skalę. Ale na pewno YouTube bardzo wpłynął jakby na moje życie i na to, kim jestem. Uważam, że przez YouTube'a o wiele bardziej dbam o siebie. I myślę, że bez YouTube'a też bym to robiła. Ale jednak zawsze mam posprzątany pokój, przed nagrywaniem, nie wiem, sprzątam trochę kuchnię. Tak wiecie, tak chcę, żeby i dla siebie, i dla nagrywania, dla mojej estetyki, żeby był jakiś taki porządek. To jest korzystne, że to jest na plus. Czy mam takie, że no dobra, nagrywam, to wyjdę chociaż raz na zewnątrz, bo nie mogę cały dzień siedzieć. Wiadomo, że jak czegoś bardzo nie chcę robić, no to najczęściej też nie nagrywam. Jest to teraz na pewno bardziej w zgodzie ze mną. Mam też dużo innych pomysłów na to, co chcę robić w przyszłości, studiuję kinematografię, ale wiem, że to jest proces i teraz robię trochę inne rzeczy niż bym chciała w przyszłości, niż jaki jest mój taki ostateczny cel. I wydaje mi się, że dawałam sobie bardzo taki ciężki czas, miałam takie, że Sara, co ty robisz? Powinnaś już to robić, powinnaś już zacząć, wiecie, coś robić w tym kierunku, zmieniać content na YouTubie, robić bardziej storytelling, pisać więcej, już nagrywać, szukać aktorów, cokolwiek, ale mam taki nie, mam 21 lat, wszystko w swoim czasie, nie będę sobie narzucała presji, wiem, że to się kiedyś wydarzy, dopiero zaczęłam studiować, zobaczymy, jak się w ogóle moje życie potoczy z tym, cały czas się jednak rozwijam, zaczęłam swój podcast, teraz będę tworzyła po angielsku, najbardziej lubię działać w zgodzie z moją intuicją, jak mam przeczucie i wiarę w siebie, żeby coś robić, to po prostu zaczynam to robić i teraz na przykład nie czuję się gotowa, żeby robić jakieś takie poważniejsze projekty, które bym chciała robić w przyszłości i to jest okej, bo wiem, że wszystko przyjdzie z czasem, jak się nie czuję gotowa, to nie będę się popychała, nie będę wkładała mojej energii we wszystko, co chcę, tylko małymi krokami i zobaczymy, ponieważ myślę, że teraz zakładając kanał po angielsku, właśnie tak działa YouTube, że jak coś się chce jakby z kanałem się rozwinąć, to trzeba być systematycznym. Jakby to jest kolejna praca, której się podejmuje. Zobaczymy oczywiście, jak wyjdzie. Mam jakąś taką wiarę w siebie. Wydaje mi się, że przez to, że wyszło mi po polsku, to mam taką wiarę, że po angielsku też się może udać. I wydaje mi się, że przez to jakby tak teraz zaczęłam, bo po prostu uwierzyłam. Uwierzyłam w to, że może to wyjść. Jakby tak to poczułam. Zanim zaczęłam jakby po polsku YouTube'a, to miałam to samo przeczucie. Zaczęła mi się lekcja, trochę update życiowy i o czym myślałam. I zobaczymy, jak była ta kamerka. Time. Yeah.
właśnie mi się skończyła klasa i zamówiłam rzeczy, a więc tak, tak wygląda ta digital kamera. Kosztowała $40 i kupiłam ją przez eBay. I dostałam razem z nią baterię, tylko że muszę kupić ładowarkę. Później też zamawiam taki tripod do samochodu. Wydaje mi się, że to będzie dobrze działać. I znalazłam też fajne okulary. Z okularami jest mega ciężko, bo ja mam bardzo wąską jakby tutaj twarz. Więc zobaczę, zamówię, najwyżej odeślę. I też odżywkę białkową, bo jestem teraz na mojej fitness drodze. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy, ale zaczęłam znowu chodzić na siłownię, bo wydaje mi się, że tak z wygody przestałam chodzić, ponieważ dużo padało w Kalifornii i nie chciało mi się rano wychodzić na siłownię, a później jest za dużo ludzi, a teraz jak już jest lepiej, to jakoś tak łatwiej mi wychodzić. I właśnie, dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj jest Met Gala, więc będziemy razem oglądać. Właśnie się zaczęła Met Gala i Emma już była, ma długie brązowe włosy. Nie słuchałam jeszcze żadnych recenzji ani opinii od nikogo, więc mogę opowiedzieć. Strasznie mi się podobała Dua Lipa i Penelope Cruz. Jeżeli chodzi o Emmę, trochę się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie w jakiejś sukience i bardzo taka poodkrywana i na biało-czarno, a była na niebiesko. Chyba tego się po prostu nie spodziewałam i że będzie miała długie, ciemne włosy. Strasznie mi się podobała Emily Ratajkowski. Ona zawsze. I wydaje mi się, że bardzo dużo osób nie było. Nie było Belly Hadid, nie było Zendayi, Lily Rose Depp, Grimes. Na dzisiaj mam tylko filmik do skończenia, do edytowania. Zrobię krótki trening, prysznic. I mam klasę. Możecie mi napisać na dole w komentarzu, kogo look wam się najbardziej podobał. Teraz nie umiem znaleźć, ale jak znajdę, to tu wstawię. Mega mi się to podobało, to była taka ogromna ala marynarka. Nie umiem na siebie patrzeć, więc wydaje mi się, że kończę na dzisiaj tego vloga i widzimy się jutro! Hej, dzień dobry. Właśnie wybieram się na Pilates. Jest aktualnie 8. Musiałam przyparkować samochód, bo jest czyszczenie ulicy. Znalazłam taką aplikację, która się nazywa ClassPass. Tam można sobie rezerwować różne zajęcia, czy Pilates, yoga, boks, jakieś różne treningi. Jak się pierwszy raz zarejestrujesz, to masz taki okres próbny 14 dni. Jakby za darmo można chodzić na zajęcia przez 14 dni. Tak na 3 jakieś zajęcia. Już byłam raz na Pilatesie tym samym i było super. Następnego dnia miałam takie zakwasy. Teraz też o 8 dodałam film na YouTubie, vloga, którego wczoraj skończyłam edytować późno w nocy, ale tak się cieszę. To jest najlepsze uczucie na świecie, jak dodaję filmik i mam takie projekt skończony i mogę zająć się kolejnym. Poglądam też na YouTubie z Met Gali wywiady z Emmą i nie było wielu osób. Amelie Gray, Iris Law, Belly Hadid, Hailey, Selena Gomez, Miley Cyrus. Wypiłam matcha, ale jestem zmęczona. Poszłam spać o północy, wstałam o 7. 7 godzin. Pamiętam kiedyś, nie wiem, w liceum spałam po 6-5 godzin, bo wtedy jakoś się nie myślało za dużo o tym, ile się śpi i wszystko było ok, jakby funkcjonowałam i nie piłam wtedy kawy. Dzisiejsza klasa była tak trudna. Za pierwszym razem jak byłam, to było ciężko, ale jakoś tak okej, że nie przestawałam. Był ból, ale nie przestawałam. A teraz tak się cała trzęsłam i musiałam się podpierać i było tak dużo na nogi. Czuję się nie do życia i wydaje mi się, że popełniłam błąd i nic nie zjadłam rano, tylko wypiłam matcha, więc wydaje mi się, że miałam mniej energii i też mało spałam. Tak to wszystko czuję w nogach. Teraz jadę do Trader Joe's. Dalej się nie nauczyłam parkować, jakby co. Okej. Okay.
oficjalnie już nie mogę narzekać na moje włosy. Kupiłam szczotkę ostatnio do suszenia i miałam ją w Warszawie. I moja mama też zawsze używała taką szczotkę do układania włosów. I wyglądają te włosy spoko. Ostatnio w ogóle zobaczyłam zdjęcia, jak włosy mi już urosły, bo obcięłam w styczniu i kupiłam sobie też nowy szampon i odżywkę oraz olejek do włosów. Ponieważ odkąd się przeprowadziłam, cały czas narzekam na włosy i miałam takie: o co chodzi? Co jest nie tak? W ogóle nie robię nic z moimi włosami, jeżeli chodzi o pielęgnację, miałam jeden zwykły szampon, więc postanowiłam to zmienić i przestać narzekać. Może teraz to nie jest jakiś taki najlepszy czas dla moich włosów, bo jednak tęsknię za moimi długimi włosami, ale to nic, one i tak jakby zasługują na pielęgnację i wydaje mi się, że dosyć szybko mi rosną włosy, więc... Staram się właśnie, jak coś mi przeszkadza, to tak nie narzekać, tylko wziąć krok do tyłu i się zastanowić: okej, jestem w takiej sytuacji, ale co mogę zrobić, żeby było lepiej? I na przykład tutaj, choćby też Los Angeles, czasami jest mi bardzo ciężko i tęsknię i się zastanawiam: okej, co mogę zrobić tu i teraz, żebym się poczuła lepiej? I jak się tak zmienia mindset na takie, się włącza poczucie sprawczości, że ode mnie zależy, jak jest, mi to bardzo pomaga. I nawet głupi przykład, jakby z włosami cały czas narzekałam i tak się źle czułam. Na wszystko jest jakieś rozwiązanie. Czasami się wydaje, że nie. Niektóre rzeczy trzeba zaakceptować, a niektóre, na niektóre mamy naprawdę... mamy wpływ. Ostatnio na Instagramie u kogoś widziałam sałatkę. To jest sałata rzymska, czerwona kapusta, czerwona cebula, ogórek i później zrobiłam taki dressing z jogurtu greckiego, z czosnkiem, z cytryną, sól, pieprz, taki a la tzatziki razem z tuńczykiem. Kojarzy mi się to trochę z taką sałatką urodzinową, jak się jedzie do rodziny. Dopadło mnie takie zmęczenie. Teraz zaczęła mi się klasa, mam akurat przerwę. I przyszły mi okulary. Nie. Nie podoba mi się to złote. Wielkościowo są spoko, ale to mi się nie podoba. A tu jest druga paczka i tu były 3 pary. Tylko nie wiem, czy nie są za wąskie. Chyba mi się podobają. Są takie bardzo, wydaje mi się, że 90s. Dobry, dzisiaj mamy czwartek, jestem po terapii. Dzisiaj nie płakałam na terapii.
pierwszy raz od nie pamiętam kiedy właśnie maluję się, ponieważ chcę nagrać jedną współpracę i o 15 też jadę się spotkać z nową dziewczyną, z którą ani razu jeszcze się nie widziałam. Pisałyśmy tylko na Instagramie. Idziemy na kawę do Community Goods. Dzisiaj właśnie też na terapii rozmawiałam o poznawaniu nowych ludzi i że brakuje mi tutaj, wiecie, większej ilości osób. Wspominałam na przykład liceum, że w liceum strasznie wychodziłam i byłam niesamowitym ekstrawertykiem. Ja nie umiałam usiedzieć w domu przez moment i cały czas byłam do ludzi, uwielbiam gadać z ludźmi. Teraz jak wychodzę, to mam takie, że ja uwielbiam wychodzić, ale czasami nie mam z kim, więc tu jest bardziej problem. Jakby wiem, że to jest proces, poznawanie ludzi w nowym miejscu i ja tu jestem jakby sama. I jeszcze nie chodzę do szkoły na kampus, dopiero za niedługo, więc też mam jakby takie utrudnienie, że ciężko jest poznawać ludzi, bo nie chodzę do szkoły. Robię kroki jakieś w tym kierunku. Dzisiaj poznaję nową dziewczynę, w weekend spotykam się z grupką nowych dziewczyn, też z grupy na Facebooku. W tym tygodniu mi się trochę nazbierało, bo dzisiaj muszę nagrać jedną współpracę, później wychodzę. Mam do edytowania dwa filmy, jeden po angielsku, pierwszy vlog i podcast. Wczoraj nagrywałam właśnie odcinek podcastowy, no i muszę się trochę sprężyć. Też mam jeden esej do oddania. Robiłam też dzisiaj pranie, muszę je poskładać. Okej, zdążyłam tylko napisać scenariusz do współpracy, muszę już wychodzić. Pokażę, w co się ubrałam. Mam moją czerwoną kurtkę, później bluzę San Francisco z Lumpa. Znalazłam spodnie z Levisa, tylko że mają taką dużą dziurę na kolanie. Więc może je obecne w shorty, klapki. Więc ja wychodzę, bo nie chcę się spóźnić. Właśnie wróciłam. Dziewczyna jest świetna, którą poznałam. W ogóle urodziła się tutaj. Później, jak miała chyba 8 lat, to przeprowadziła się na południe Francji. Mieszkała też parę miesięcy w Paryżu, ale ogólnie no, jest jakby stąd. Mówi po francusku i wydaje mi się, że w sobotę do nas dołączy na wino i deski serowe. Mam taki wieczór, wszystkie dziewczyny nowo poznane. W sobotę też pójdę razem z nią na pool party tutaj, w góry, do Hollywood Hills. Teraz będę nagrywała właśnie współpracę i biorę się za edytowanie, bo chcę mieć weekend wolny. Dzień dobry, dzisiaj mamy sobotę. Właśnie wracam z siłowni i byłam też na zakupach w Trader Joe's, ponieważ dzisiaj wieczorem mamy wine and cheese board night i każda dziewczyna ma coś przygotować do jedzenia, a wcześniej idę jeszcze na pool party. I najlepsze jest to z wszystkimi takimi imprezami, że nigdy nie wiadomo, gdzie się trafi, że albo to będzie taki zwykły dom z basenem, albo to będzie jakaś willa wypasiona i nie wiadomo co, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo cały dzień spędziłam na edytowaniu podcastu i jednego filmu, tego po angielsku, ponieważ chciałabym go dodać jutro. Dzisiaj planuję go skończyć i zapowiedzieć. Plan jest teraz taki, że będę robiła truskawki w czekoladzie i znalazłam w Trader Joe's taką focaccię z oliwkami i chcę zrobić takie jakby malutkie kanapeczki, do tego pesto bazyliowe, które właśnie sama zrobiłam. Na górę pomidory i balsamico. Wydaje mi się, że będzie tak ładnie.
Jest aktualnie 17. Dzisiaj z rana wybrałam się na plażę, ponieważ był zorganizowany od Sami Clarke taki event, taki spacer wzdłuż plaży o 10. I niestety się spóźniłyśmy tak 15 minut i nie wiedziałyśmy, gdzie się udać, ale poszłyśmy i się poopalałyśmy i jestem trochę spalona. To jest moja wina. Nie używałam żadnego SPF-a, tylko na twarz. I jakby tu jest już okej, bo już leżałam trochę na słońcu, ale... trochę piecze, trochę boli, bo jak na plaży się leży, to jest wiatr i tak nie czuć tego słońca, ale nie muszę nikomu tłumaczyć. Wczoraj też dostałam książkę, bo gadałyśmy. To jest moja ulubiona autorka, jeżeli chodzi o nowelę. Wydaje mi się, że to jest nowela. Moja ulubiona książka od niej to jest Seven Husbands of Evelyn Hugo. Później czytałam Malibu Rising i tą książkę teraz dałam innej dziewczynie, bo zwłaszcza jak się tutaj mieszka. Ta książka jest tak dobra. I ja dostałam Daisy Jones and the Six, ponieważ chcę też zobaczyć serial, który wyszedł, ale na początku chciałam przeczytać książkę. Te nowele są tak wciągające i tak się je dobrze czyta, więc jestem mega ciekawa. Tu mam moją wodę ze spiruliną. I wzięłam właśnie prysznic, nawilżyłam całe ciało. Staram się jakoś ratować. I wczorajszy wieczór był tak super, ogólnie ten weekend był tak fajny. Więc Bumble Friends i grupy na Facebooku polecam, polecam. W Nowym Mieście da się, są świetne osoby. Tylko trzeba szukać, chcieć, umawiać się i tyle. I próbować, nie poddawać się. Żegnam się, dziękuję bardzo za oglądanie. Przesyłam trochę ciepła do Polski.